Cześć, dzisiaj mam skończone dwie prace komunijne i chciałabym Wam pokazać tak na szybko krótki filmik. Nie będę za bardzo przedłużać. Pierwsza praca to jest księga i jest w formacie A4. No i jak widać, pomalowana dookoła na złoto, jest z kilku kartek sklejona. Te tutaj narożniki przeciwległe są tak warstwowo też podklejone do ozdoby. Te kolejne narożniki są trochę mniej wywinięte, żeby tutaj się zmieściły kwiatki. No i tutaj na środku, jak widać, jest element z wykrojnika, takie złożone ręce z różańcem. Jest przejechane trochę perełkami w płynie. Tego krzyżyka nie było w komplecie, że tak powiem, to sobie sama dorobiłam, żeby tak tutaj ładnie wyglądało. No i kwiatki z foamiranu, jakieś tutaj maleństwa jeszcze papierowe gdzieś pomiędzy. Wstążeczka, perełki, trochę sizalu pod spodem, tutaj po drugiej stronie podobnie, tylko trochę mniejsza kompozycja. Listki i takie dwie gałązki winogron, też z wykrojnika wycięte. Przez środek jest złota wstążeczka. No i te perełki też dookoła są takie kropki porobione wszędzie. Także to jest pierwsza praca. Wcześniej robiłam jeszcze też inne księgi komunijne, ale niestety nie zdążyłam ich nagrać przed oddaniem. Więc pojawią się tylko zdjęcia i w tamtych się trzymałam raczej kolorystyki biało-różowej, bo też wszystkie były dla dziewczynki. I w tym wypadku stwierdziłam, że zrobię coś trochę innego, trochę więcej kolorów w tych kwiatkach, także są różne. I druga praca to jest kartka. Kwadratowa w pudełku 15 na 15. Tak wygląda pudełeczko. Papiery to jest wymieszane Gossamer Blue i Nie zapomnij mnie z Lemoncraft. Tutaj mamy napis tekturkowy z firmy Anemone. O ile dobrze to wymawiam. Dookoła są kropki z Glossy Accent. No i tutaj w dwóch narożnikach takie małe kompozycje, kwiatuszki z foamiranu i papierowe. Akurat te niebieskie robiła moja mama, także z rozpędu zrobiła trochę więcej i się ze mną podzieliła. Białe listki do tego i te same gałązki winogron, co były na księdze też. Sizal pod spodem. I w pudełeczku jest kartka. Tutaj mamy warstwowo klejone na taśmie dystansowej, zrobione wykrojnikiem brzegowym. Na środku tekturka z ikropki, banerek z napisem. I te same kwiatki co na pudełku, tylko trochę więcej ich tutaj jest. Też białe listki, sizal, te gałązki. Wstążeczka biała. Kropki wszędzie są porobione z glossy. I takie fajne, puchate coś. Nie wiem, czy to ma jakąś swoją nazwę profesjonalną. W każdym razie już dosyć dawno to kupiłam w takim pęczku i po kawałku tak sobie wciska między kwiatki tam, gdzie mi pasuje. Akurat tutaj fajnie wygląda. Także taka dosyć prosta karteczka, nie było za dużo kombinowania. Szybki filmik, krótki, dwie prace. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu. Pa, pa!